serce. Radosław Babica. And he's a moment of a pretender who makes the great effort on the way from Wrocław, Mieszko Fortuński. Proszę Państwa, pierwszy półfinał Mistrzostw Polski, drugich Mistrzostw Polski w piramidzie, już rozpoczęte. Radosław Babica właśnie zdobywa pierwsze punkty. Tym razem gramy do trzech wygranych partii. Jego rywal Mieszko Fortuński, on debiutuje w piramidę, a więc po tym, co pokazał, możemy stwierdzić co najmniej, że jest nieobliczalny. Radosław tytułu broni. Ale faworyta tutaj wskazać nie sposób. No i świetnie teraz Radosław Babica popisał się dobrym wbiciem, zostawia sobie także możliwość kontynuowania, tak jak w pula niemalże, bo z tej samej bili, która przed chwilą była bilą zagrywającą, może teraz szukać kolejnego wbicia. Nie zmienia się to, że gramy do 8 punktów we frame'ie. Tak jak wspomniałem, zmienia się natomiast dystans. Trzech partii potrzebuje zwycięstwa i kolejne piekielnie pewne zagranie Radka Babicy. W drugim półfinale, ale to już jutro, zmierzy się Maciej Życiński z Mariuszem Skonecznym, a więc jutro zobaczymy, no powiedzmy sobie, objawienie tej odmiany na Mistrzostwach Polski kontra wicemistrz Polski z ostatniej odsłony turnieju. Równolegle trwa Grand Prix Polski, Grand Prix Europy Wschodniej Dynamic Best of the East. Tym zajmiemy się przede wszystkim jutro. Dzisiaj zapraszam do śledzenia relacji przede wszystkim online. Zaręczam, że wszystkie, a przynajmniej zdecydowana większość wyników jest już dla Państwa w pełni dostępnych. Ciekawe rozstrzygnięcia. Na przykład te, których jeszcze Państwo nie poznali, to zwycięstwo Wojtka Sroczyńskiego nad Ewą Bąk 5-2. To grupa ósma. No i tutaj ciekawie się robi. Tutaj kilkoro zawodników, wśród nich właśnie Ewa Bąk w walce o wejście, póki co druga pozycja. No i to była mała sensacja, jakby tę bardzo wyrównaną grupę Ewa opuściła na miejscu premiującym do awansu. Tymczasem Radek Babica już 4 punkty ma na koncie. No i teraz jakiś problem u Radka, coś spędza sen z jego powiek, ale już widzi, tylko że to jest trudna pila. Ale z takimi bilami Radek sobie dzisiaj radził. No tym razem, czyżby szczęście? Szczęście, tak, ogromne szczęście Radka Babicy. Tego Państwo nie widzą, ale owacja niemalże na stojąco od Mateusza Śniegockiego. No Mateusz nie mógł wziąć udziału w dzisiejszych mistrzostwach, bo naprawdę rzutem na taśmę dołączył do nas, wracając z Portsmouth, gdzie rozgrywany jest wciąż, tylko już bez udziału Polaków, World Cup of Pool.
drugi ciekawy wynik to zwycięstwo, wynik właściwie w ciekawym meczu Czarneckiego Michała nad Patrykiem Statkiewiczem 5-3, to grupa druga. Tymczasem przyszła pora na błąd Radka, przystanie 5-0, no i zobaczymy. Zobaczymy, jaki użytek z tej pomyłki może zrobić Mieszko. Kończą się powoli rywalizacje w grupach na w ramach Dynamic Best of the East i już błąd Mieszka. I to jest taki błąd, a oto Mateusz Niegocki, on tutaj w roli widza. Zlewa nam się z kanapą. Znowu bardzo pewnie, no właśnie tak trzeba grać w piramidę. Te bile są nieco cięższe, troszeczkę inną siłę należy przykładać niż ta, do której przyzwyczajamy się grając w pula i także ta, do której przyzwyczajamy się oglądając przede wszystkim snookera. Tymczasem jeszcze 2 punktów i te 2 punkty są jak najbardziej na wyciągnięcie ręki Radka. Chociaż zastanawiam się, dlaczego Radek nie zagrał lżej na podtoczenie. Z drugiej strony prawdopodobnie on lepiej widział ten kąt, który był na bili do środka, lepiej niż my. Marek Kudlik pokonał Marcina Kubalskiego i to zdaje się pierwsza porażka Kubalskiego, który ma już na koncie, na rozkładzie po lidera, zwycięzcę w zasadzie rankingu Joana Ladanego. Marek Kudlik natomiast niepokonany. Któraś z grup już skończyła swoje pojedynki, dlatego pozostałe grupy mają do dyspozycji taki rezerwowy stół. Mieszko już z 3 punktem. Teraz z kolei Mieszko mocno, tylko że chyba nie chodziło o kolizję z tą bilą, która teraz powędrowała gdzieś na wysokość takiego na pola bazy, w zasadzie na linię pola bazy. Przejść do 3, no i teraz Mieszko zmierzy się z takim trudniejszym strzałem. Piekielnie mocno, proszę zobaczyć, jaką drogę pokonuje na tym 12-stopowym stole bila, którą przed chwilą uderzył, wprawił w ruch, wysadził niemalże w powietrze Mieszko. No i Mariusz Skoneczny też niepokonany, właśnie pokonał Kubę Kościelniaka 5-2. Właściwie nie, Mariusz ma jedną porażkę na koncie i to z Tucholskim. Ale zwycięstwo nad Jakubem Kościelniakiem to de facto zwycięstwo nad najgroźniejszym, zdaje się, rywalem w grupie. Radek znów przy stole, już o jedną kulę od objęcia prowadzenia 1-0 i czy zrobi to naprawdę w efektownym, w wielkim stylu? Blisko było, blisko, ale jednak wszystkie kule, które były na stole przed zagraniem Radka, na stole pozostają. I teraz Mieszko ma szansę przynajmniej na kilka punktów. Dobre to wbicie, tylko takie mało przyszłościowe, powiedziałbym. Chyba tylko trudny swojak do środka. Mierzy teraz dokładnie to Mieszko. Nic z tego. No i czy jest tutaj bila, z której Radek może zrobić 8 punkt? No jest, także swojak do środka.
Tylko znowu trzeba by zagrać się mocno. A jednak nie, no bezpośrednio też można. Przecież troszeczkę dłuższy ten strzał, ale jak najbardziej w zasięgu Radka. No nie tym razem jednak. Ale te bile wciąż się toczą. Długi strzał, ależ to zagrał Mieszko, perfekcyjnie. Trzeba by zobaczyć powtórkę. Ten strzał byłby piekielnie trudny w snookera i bardzo trudny w pula. No, a o tym, jak trudny jest w piramidę, można się przekonać tylko próbując go wykonać jego, albo choćby i dwa razy łatwiejsze zagranie. Próba swojaka. Będzie bilet dla Radka Babicy na pierwszy punkt? No niekoniecznie. Chyba że tutaj Radek zagra swojaka, no to ładnie by mógł skończyć. Tutaj na dwa sposoby ten punkt można było zdobyć, ale teraz wystawia prosty stosunkowo układ punktowy dla Mieszka Fortuńskiego. Chyba lepiej grać w prawą stronę, a jednak od tej bili to już najlepsze rozwiązanie. No tutaj można... Proszę, pomyłka. Pewnie za duży był ten kącik, nawet na pewno, tak, żeby dotaczać na trzy kule. To będzie do środka, czy to będzie swojak? Próba swojaka i no nie będzie, nie tym razem, jeszcze nie tym razem. Rządu Mieszko, no tutaj jest szansa faktycznie, jeżeli udałoby się zatrzymać potem bile po zagraniu blisko kieszeni, ale nie to było intencją Fortuńskiego. No braknie chyba impetu, ale cały czas jest szansa. Idealnie by było, gdyby Mieszkowi udało się z przetoczeniem zagrać do przodu i zostawić gdzieś te, chociaż nie widzimy kąta, tę białą, w którą teraz mierzę pod łuzą. Widzimy, że ten kąt nie był dobry. No i za mocno. Łatwiej byłoby zdecydowanie, gdyby ta bila została w kieszeni, a tak trzeba by zagrać swojaka. No można tutaj się pomylić, nie zahaczając o bilę, grając bezpośrednio. To jest faul? No właśnie. Na tym dystansie to nie mogło być tak łatwe. Mieszko już uprzątnął kule, które powbijał i teraz Radek przed szansą na zwycięstwo w pierwszym frame'ie.
Ależ pewnie zagrał Radek. Przypieczętował zwycięstwo i prowadzi 1-0. Rozbicie Radka Babicy, przypomnijmy, Radek 8-7 wygrał pierwszego frame'a. Oj, teraz odważnie, ale się opłaciło. Szczęście, duże szczęście Radka Babicy, jest pierwszy punkt, jest dobry układ, by tych punktów zrobić zdecydowanie więcej. Zobaczmy jeszcze raz, no tutaj... No nie ta bila, która wpadła, była adresowana do kieszeni, ale... Takie zagranie jest jak najbardziej uprawnione. Na pewno 1-0, czy już Radek zrobił jakiś punkt? Chyba nie do końca. Drugi punkt dla Radka Babicy. No i teraz perfekcyjnie na tą żółtą. Jest i bila numer 4, jeżeli chodzi o punkt, który daje w kieszeni. I cały czas trzyma Radek mniej więcej na tej środkowej osi stołu jedną bilę, mając do dyspozycji kilka innych, no to może się przydać. Może być taki bufor bezpieczeństwa. Ogromna jest łatwość Radka Babicy. I proszę zobaczyć, gdzie też zostawia sobie kulę. No czy to już jest koniec? Kto wie? Na pewno odliczanie, czy już końcowe? Raczej tak, tylko pytanie od ilu wstecz. Teraz mocno z parkingiem, tylko czy o ten parking chodziło? No nie widzę, żeby to, co się dało. Teraz sytuacja nieco się wymyka spod kontroli, chociaż chciałbym tutaj bardzo zobaczyć partię z kija w wykonaniu Radka Babicy. No ale trudna, bardzo trudna bila. I zostaje jednak na stole i to w takim miejscu, z którego Mieszko może przerobić ją nawet na 8 punktów prawdopodobnie. Zobaczmy powtórkę. Myli się natomiast Mieszko po zdobyciu zaledwie jednego punktu. Czy tutaj leżą na stole dwa punkty dla Radka Babicy? Wydaje się, że i tak. Wydaje mi się, że ponad wszelką wątpliwość jest to możliwe.
trudne rozwiązanie wybiera teraz Babica. Wydawało się, że mógłby grać do środka, ale jakiś inny plan temu wszystkiemu przyspiesza. Jak zwykle słusznie zdecydował Radek. Już tylko jednego punktu brakuje do tego, aby prowadzić 2-0. Tymczasem pierwsze chyba dzisiaj zwycięstwo odniósł Antonio Quarta. Sytuacja w grupie Antonio Quarta w grupie piątej się troszeczkę gmatwa. No to tylko dobrze, bo chodzi o duże emocje, które to może się przerodzić. Prowadzi Witali Pacura, drugi Mateusz Niegocki, Kamil Szonszor. No i Antonio Quarta i Karol Tymiński wydają się być w grze. Tymczasem swojaka i to takiego trudnego będzie chciał teraz zagrać Radek Babica. Bardzo delikatnie, no jednak brakło i to widocznie brakło. Zobaczymy, ile w stanie jest z tego układu wyzyskać Mieszko. No na pewno nie tyle, ile mógł, chyba że nie. Tutaj nawet nie będzie blisko. I zobaczymy, co tutaj może zagrać. Tak może szukać swojego do środka, ale to będzie bardzo trudne tymi kulami, tymi ciężkimi, dużymi kulami. Decyduje się na nie mniej efektowne zagranie, bardzo trudne wbicie. Nie tym razem, chyba że szczęście dopisze. Czyli naprawdę trzeba obserwować cały ten ogromny stół, żeby być na bieżąco z wydarzeniami. No i szczęście Radka w tym wszystkim polega na tym, że stosunkowo sporo bil przywiązanych do band. Teraz natomiast Mieszko za jeden punkt. Tutaj była szansa na punkt numer 2. No i bardzo dobrze wyprowadza sobie tę białą w okolice środka. Właśnie tak jak na strzał. No ale nic z tego nie wynika. No i teraz prawdopodobnie Radek będzie atakował, albo swojak do prawej dolnej kieszeni. Osiem, dwa. Za nami rozbicie Mieszka Fortuńskiego. Zobaczmy, z jakim efektem. Na pewno nie będzie to efekt punktowy. Nie wiem, czy aż takie ryzyko chciał podjąć Mieszko, czy też aż tak bardzo chybił. W każdym razie no, nie wyobrażam sobie, by Radosław Babica nie znalazł tutaj korzystnej szansy na punkt. Proszę bardzo, już jest koncepcja. Jeden do zera dla Radka Babicy. No i nie będzie 2-0, chyba że...
Nie zostaje ta Billa Wuzie, no i to jest szansa na pierwszy punkt. Nie tylko w tej partii, ale w tym meczu na Mieszka Fortuńskiego. Są tutaj bile, które mogą dać mu możliwość stosunkowo prostego podtaczania. Właśnie tak jak to teraz Mieszko robi, już pierwszy punkt na jego koncie, już dwa oczka zdobył Mieszko. Chyba teraz jednak będzie musiał nieco zmienić, jednak nie, jeszcze wciąż tutaj, no, nonszalancko, ale skutecznie, bardzo skutecznie i jeszcze troszeczkę poprawia pozycję tej Billi, którą zamierza trzymać sobie w łuzie na punkty. Teraz trzeba będzie tę koncepcję zmienić. Trzeba było zagrać mocniej. A być może uda się to powtórzyć. Takie dotaczenie z drugiej strony niekoniecznie. W każdym razie już 5 punktów ma na koncie Mieszko. 6 punkt także wędruje na jego tabliczkę. Czy o to chodziło, żeby ta biała pokonała cały stół praktycznie i wróciła mniej więcej w to samo miejsce, w którym się znajdowała? No chyba nie, bo to nie jest to miejsce, które daje jakiekolwiek korzyści Mieszkowi. W każdym razie 7 punkt dało zawodnikowi z Wrocławia zagranie, które za nami. Proszę bardzo, Mateusz Niegocki i Norbert Żelazko. Norbert, czyli ten dżentelmen, którego mogli Państwo oglądać tak w przelocie. 8-1 tymczasem, a więc przed nami partia numer 4. I tym razem rozbicie Radka bez punktu. Zobaczmy jeszcze raz, bo zdaje się, że było całkiem blisko. Tak jest, załopotała w łuzie jedna z kul. I teraz szansa dla Mieszka. Czy uda się wykorzystać właśnie tę bilę, która tam spoczywa najbliżej prawej dolnej kieszeni? No może być trudno. Szuka Mieszko innego rozwiązania. No i pomylił się i teraz Radek Babica, jeśli uda mu się skutecznie rozgrywać te bile na środku stołu, to może wypracować sobie przewagę w tym frame'ie i to sporą. Na pewno cały czas daje sobie szansę na kontynuację. Ciekaw jestem, czy jest tam w stanie wyłuskać coś z tego skupiska Bill w polu trójkąta. Raczej swojak z uwolnieniem jednej z kul. I to może się nie udać, a jednak bardzo pewnie. I co tutaj się wydarzy? No jest troszeczkę więcej luzu. Zobaczmy powtórkę. Bardzo mocno. Ale widać było, że sporo też tej wkręcającej wewnętrznej rotacji nadał Radek Łapica. To na pewno przyczyniło się do powodzenia w tej akcji. No
ogromna jest naprawdę łatwość, z jaką Radek Babica wykonuje te strzały, które no nie są wcale najłatwiejsze. To po pierwsze są poza tym bardzo wymagające, jeżeli chodzi o kąty, bo właściwie na wprost to prawie to gorzej jest niż z pewnego kąta i duża siła, która zwykle przynosi pożądane efekty. Radek sprawia wrażenie, jakby chyba najdłużej trenował, albo przynajmniej interesował się tą dyscypliną, która, co by nie mówić, wciąż w Polsce jest dość egzotyczna. No to się zmienia powoli. Teraz powoli 3-0 i zobaczymy. No Mieszko Fortuński na pewno dostanie układ, z którego przynajmniej kilka punktów powinien zrobić. Jutro w pierwszym, właściwie w drugim pojedynku półfinałowym, a pierwszym, który pokażemy Państwu jutro, zmierzy się Mariusz Skoneczny, to o tym mówiliśmy, a więc mistrz, wicemistrz Polski w piramidę z Maciejem Życińskim, czarnym koniem turnieju, jak się okazuje. Tymczasem, no pech troszeczkę mieszka, tutaj właściwie brak szczęścia, bo po dwakroć była szansa na to, że jednak Mieszko będzie mógł zaksięgować punkt na swoim koncie. I teraz Radek Babica, czy tutaj swojak, czy raczej bardziej klasycznie? Tak jest, jednak to żółta kula. No na pewno nie na taki efekt obliczone było to zagranie. Chyba nie spodziewał się Radek, że zagrywana biała zderzy się z którąś inną białą. Bo efektu takiej kolizji przewidzieć nie można. Chyba teraz swojak, czy też... Tak jest, no świetnie to zagrał po raz kolejny Radek Babica i proszę zobaczyć, co teraz udało się osiągnąć. No to jest sytuacja, która może przesądzać losy tego półfinału. Widzą Państwo swojak, dodatkowo podprowadzona świetnie, naprawdę kapitalnie, w wielkim stylu podprowadzona Wila pod łuzę. No i teraz, jeżeli wzrok nas nie myli, jeżeli skrót kamery nas nie oszukuje, to można to bardzo łatwo rozegrać. Na pewno 3 punkty leżą na stole. Chyba że teraz Radek będzie musiał zagrać mocniej. No niestety. Z próbą otwarcia, no cały czas to wygląda całkiem nieźle. Jest jeszcze możliwość zagrywania do środka. Są też inne możliwości, które zdaje się teraz sprawdzać wnikliwie Radek Babica. No w każdym razie 2 punkty dzielą go od finału. Decydując się na takie zagrania, to tak jakby dać szansę rywalowi. Wciąż niepojętym jest dla mnie, dlaczego Radek nie próbował zostawiać sobie cały czas Billy przy prawej narożnej łuzie. Być może był tam taki niekorzystny kąt, którego my nie byliśmy w stanie dostrzec. W każdym razie, no proszę bardzo, po co szukać jakiejś wyrafinowanej taktyki, jakiejś drogi na skróty, skoro ma się taką łatwość w wbijaniu, jak Radek nam teraz zaprezentował. I to nie jest pierwsza kula, to jest chyba 20-30 kula, którą Radek wybija w taki sposób. Jeszcze teraz pokazał, że w piramidę też można korzystać z intensywnych dolnych rotacji. I bila meczowa. Taka bila, która pokazuje, jakimi kulami Radek wypracowuje sobie przewagę. Takimi bilami z pół dystansu, trudnymi. I tak jak Radek grał cały mecz i cały turniej, w taki sposób awansuje do finału.